Na szybie Warszawa Praca w Re. Platforma widokowa Muzeum Śląskiego posłużyła tym razem jako plan teledysku Marcina Wyrostka. Artysta wraz z ekipą AG Studio kończyli zdjęcia do najnowszego klipu artysty pod tytułem Cinema Tango. Głównym motywem teledysku będą Katowice. Dużą część zdjęć realizowaliśmy w Nosprze. A dzisiaj realizujemy zdjęcia plenerowe. Jak widać, pogoda jest jaka jest, ale spróbujemy coś z tego wyciągnąć. Trzeba przyznać, że panorama Katowic z 47 metrów robiła wrażenie. Jest to fajne miejsce widokowe w Katowicach i tu widzimy te zmiany, które tutaj następują, a dzięki tym zmianom, dzięki tam fajnym krajobrazom i widokom, które są za nami, będzie też bardziej kolorowy nasz wideoklip do utworu Cinema Tango. Więc tu dzisiaj nagrywamy kolejne ujęcia do naszego klipu. Dodajmy, że Marcin Wyrostek nie jest rodowitym katowiczaninem. Jestem Gorolem, przyznam się na tym. Przyjechał tutaj na studia kilkanaście lat temu z Jeleniej Góry. To właśnie w Katowicach akordeonista dojrzewał muzycznie. Tutaj spotkałem wszystkich moich przyjaciół z zespołu i muzycznie wszystko tutaj się skrystalizowało. Tutaj mamy owoce naszej pracy muzycznej, naszej zabawy muzycznej może. Słowo praca nie lubię. I stąd Katowice, stąd miejsce, w którym żyjemy muzycznie, w którym mam swoich wielu, wielu przyjaciół i tutaj możemy w pełni te nasze skrzydła rozpościerać. Na koniec zapytaliśmy, kiedy można spodziewać się gotowego klipu. Zdania były jednak podzielone. Szybko, nie? Za miesiąc. Dwa tygodnie. Czyli dwa tygodnie, skracamy troszeczkę czas. Adam Gawenda obiecał. Wakacje zrobić później. Myślę, że premiera odbędzie się w przeciągu 3-4 tygodni. Marcin mówił, że 2, ale skłamał. Nie należy mu ufać. 2,5 tygodnia, targujemy? No 3, krakowskim targiem. 2 i 5 dni. Okej. Ale roboczy. Roboczy. Serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że efekt będzie tak samo Państwa też cieszył jak nas. Praca nad projektem, nad klipem. Trzymajcie kciuki. Zatem czekamy.